życie w Nazarecie. Kiedy Bóg wchodził w przymierze z Abrahamem, to powiedział do niego: służ mi i bądź nieskazitelny, bądź tamim, jak ostatnio sobie powiedzieliśmy. To służ mi można przetłumaczyć jako krocz w mojej obecności, chodź w mojej obecności. Starzy mnisi mieli takie powiedzenie in domino ambulare, czyli chodzić w Bożej obecności. I szkołą chodzenia w Bożej obecności jest Nazaret. Zwykła nazaretańska codzienność, która jest szkołą uczenia się obecności Bożej, która jest niezwykła w zwykłych rzeczach. Zobaczmy, jakie są proporcje w życiu Jezusa. 30 lat życia ukrytego w Nazarecie i 3 lata publicznej działalności. 10 do 1. To są proporcje naszego życia. Życie Jezusa to jest nasze życie. My tak często chcielibyśmy, żeby było dużo niezwykłych rzeczy. Tymczasem spotyka nas szara codzienność. I właśnie Maryja uczy nas, jak żyć w codzienności razem z Jezusem. Ona, która przez 30 lat żyła zwykłym życiem, które było zakryte dla wszystkich. Nie mamy nawet na ten temat zbyt wiele w Biblii napisane. To jest coś, co jest niewidoczne dla ludzi na zewnątrz. To jest coś, czego nie umieścisz na Facebooku, na Instagramie. Dzisiaj jest taki świat, który chciałby wszystko mieć dla innych, wszystko opublikować, wszystko sfotografować, ze wszystkim się pokazać. A Maryja nas zaprasza do takiego stylu życia ukrytego, w codzienności. Zwykłe, codzienne życie, w którym mogę spotkać się z niedostrzeżeniem, z pominięciem, z niedocenieniem. Zobaczmy, że to są rzeczy, z którymi coraz trudniej sobie radzimy. Kiedy mnie się nie doceni, kiedy mnie się nie zauważy, kiedy ktoś mnie pominie, kiedy ktoś mnie nie pyta o zdanie. Chcemy, by nas pytano o zdanie, chcemy, by nas dostrzeżono, chcemy, by nas doceniono, chcemy prowadzić życie niezwykłe. A przy tym tracimy olbrzymi skarb, jakim jest życie w Nazarecie. Nazaret jest dla nas szkołą chodzenia w Bożej obecności. Kiedy prorok Eliasz dokonywał jakichś cudów, zanim dokonał cudów, mówił: na życie Pana, któremu służę. Dosłownie tam jest napisane: na życie Pana, przed obliczem którego stoję. Eliasz duchowo cały czas stał przed Bogiem. Na zewnątrz był na pustyni, stał przed ludźmi, ale wewnętrznie stał przed Bogiem. I tu chodzi o taką postawę, jak miał Eliasz. Tu chodzi o taką postawę, jak miała Maryja. Cokolwiek na zewnątrz robisz, gdziekolwiek jesteś, żeby wewnątrz stać przed Bogiem. Kiedy Jezusa pytano o cuda, które czynił, to mówił: Syn nie mógłby nic czynić, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Co to znaczy? Że On był w Kafarnaum, był w Galilei, był w Jerozolimie, ale w swoim wnętrzu cały czas trwał przed Ojcem, stał przed Ojcem i widział to, co Ojciec robi. I pełnił wolę Ojca, to znaczy widział, co robił Ojciec i On robił dokładnie to samo. Współdziałał razem z Ojcem. W taką tajemnicę trwania w Bożej obecności, chodzenia w Bożej obecności, życia w Bożej obecności może wprowadzić tylko Maryja. Wtedy moja dusza stanie się jak hostia. Na zewnątrz jest niewidoczne to, co jest od wewnątrz. I tak jak hostia od zewnątrz, z zewnątrz jest zwykłym opłatkiem, tak po konsekracji od wewnątrz to jest Bóg. I to jest tak naprawdę tajemnica życia wewnętrznego, życia Maryi, życia, które uczy Maryja. Na zewnątrz możesz prowadzić bardzo proste i zwyczajne życie, ale wewnątrz twoje życie ma wieczną wartość, bo jest złączone z Bogiem. I tego złączenia uczy nas Maryja. Ona nas wprowadza w złączenie z Bogiem i wtedy stajemy się jak hostie. Poproś dzisiaj Maryję o to, by Cię uczyła przeżyć cały dzisiejszy dzień w Bożej obecności. Cokolwiek będziesz robił, jak zwykłe ludzkie sprawy to będą. Czy będziesz mył naczynia, sprzątał dom, będziesz spotykał się z innymi ludźmi,
Poproś Maryję o tą łaskę, żebyś mógł cały dzisiejszy dzień, cokolwiek będzie się działo, przeżyć w świadomości Bożej obecności, że w swoim sercu stoisz przed Bogiem, choć na zewnątrz możesz zajmować się różnymi rzeczami. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.